Wolność i swoboda bez ograniczeń. Teraz jeszcze łatwiejszy dostęp do Twoich pieniędzy. Zawsze, kiedy potrzebujesz. Będąc członkiem naszej Unii, masz dostęp aż do 40 tysięcy bezpłatnych bankomatów sieci Star SF i Allpoint na terenie całych Stanów Zjednoczonych. To znacznie więcej niż oferują duże komercyjne banki. Nasza Unia to więcej niż bank. Władze Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w osobach przewodniczącego Rady Dyrektorów, pana Krzysztofa Matyszczyka i nowo wybranego członka Rady, pana Ryszarda Bąka. Jest też z nami oczywiście dyrektor wykonawczy, pan Bogdan Chmielewski, któremu przekazuję mikrofon. W szczególny sposób witam naszych dzisiejszych honorowych gości, których poprosiliśmy o wciągnięcie flag na maszt ulokowany przed naszym budynkiem. Witam bardzo serdecznie pana Antoniego Chruścielewskiego wraz z małżonką, komendanta 2 Okręgu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, żołnierza 2 Korpusu, który właśnie wrócił spod Monte Cassino, gdzie obchodzona była 70. rocznica tej bitwy, w której pan Antoni uczestniczył. Jak wszyscy zapewne wiemy też, pan Antoni Chruścielewski jest również bardzo aktywnym członkiem naszej polonijnej społeczności tutaj w Nowym Jorku. Pan kapitan Stefan Komar, zastępca komendanta posterunku policji tutaj na Greenpointzie, jednocześnie syn powstańca warszawskiego, a społecznie bojownik, bo tak to chyba trzeba określić, o dobre imię Polski i Polaków, zwłaszcza w prasie amerykańskiej. Bardzo serdecznie witam naszych najmłodszych członków polonijnej społeczności, uczniów szkoły, Polskiej Szkoły Dokształcającej imieniem Cyryla i Metodego, którzy dzisiaj mają lekcję patriotyzmu i jednocześnie świętują jutrzejszy Dzień Dziecka. Myślę, że będę wyrazicielem nas wszystkich tutaj zgromadzonych, że chcemy, aby te flagi, które dzisiaj wciągniemy, aby już na zawsze pozostały symbolem tego, co Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia wnieśli w rozwój nie tylko tej dzielnicy, bo to, że myśmy przyczynili się do rozwoju tej dzielnicy, jest chyba dla nas oczywiste, ale niech będą symbolem tego, co wszyscy, tysiące, setki tysięcy, a nawet pewnie milionów Polaków wniosło w rozwój Stanów Zjednoczonych i gospodarczy, i ekonomiczny, w rozwój demokracji w Stanach Zjednoczonych. To swoją codzienną pracą. Ja wiem, że mamy te olbrzymie symbole w postaci generała Kościuszki, generała Pułaskiego, ale myślę, że zapominamy też o tych codziennym trudzie tysięcy Polaków, którzy po prostu swoją pracą, swoim wysiłkiem, z tym, że popierają kształcenie swoich dzieci, którzy właśnie w ten sposób ubogacają ten kraj, który dla nas wszystkich stał się drugą, ale jakże piękną ojczyzną. Musimy przyznać, że to, co widzimy dzisiaj na Greenpointzie po 38 latach, a także rozwój i obecna siła finansowa Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z pewnością przerosła najsilniejsze oczekiwania księdza Wolczyka i jego współpracowników. Dzisiejszy Greenpoint jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Nowego Jorku, a nasza Unia, której aktywa sięgają blisko 1,6 miliardów dolarów, jest największą publiczną kredytową w Stanach Zjednoczonych. Z dumą pragnę podkreślić, że wkład Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w rozwój Greenpointu jest niepodważalny. Świadczą o tym następujące liczby. Na dzień dzisiejszy nasze dwa oddziały tutaj zlokalizowane
mają powierzone depozyty na kwotę prawie 627 milionów dolarów. Udzielonych pożyczek mamy na prawie 350 milionów, a korzysta z naszych oddziałów ponad 32 tysiące członków. Przede wszystkim dziękuję, że Państwo są z nami, że są z nami mieszkańcy Greenpointu, dzieci ze szkoły Cyryla i Metodego, przedstawiciele organizacji polonijnych i przedstawiciele mediów. Także jest to wspaniała uroczystość naprzeciw naszej głównej siedziby na Magines Boulevard, pięknego, wspaniałego budynku i pokazujemy ciągle, że jesteśmy na Greenpointcie. Jesteśmy na Greenpointcie, jesteśmy tą siłą napędową na Greenpointcie. Od nas można dostać pożyczki na domy, na mieszkania, na kondominia. Od nas również można dostać pożyczki na działalność biznesową. Także jesteśmy tutaj, jesteśmy tym zainteresowani. Tak jak wspomniałem, mamy 32 tysiące członków na samym Greenpointcie. Także dziękujemy, jesteśmy z tego dumni. I oczywiście czasy nie są najłatwiejsze, ale staramy się robić wszystko jak najlepiej. Ja myślę, pani redaktor, że gratulacje się należą nam wszystkim, a przede wszystkim członkom Unii Polsko-Słowiańskiej, bo to pomysł może być czyjś, ale zasługi, które do tego pomysłu doprowadziły, są naprawdę wielu, wielu innych osób, a tak naprawdę to 80 już tysięcy członków naszej Unii. Tak, a już tak od siebie, ile ktoś przyjeżdżam na Greenpoint, to zawsze mi czegoś brakowało i w pewnym momencie zauważyłem, że przecież tutaj nie ma polskich flag. Muszę ze wstydem trochę powiedzieć, że na przykład w Chicago jest sytuacja zupełnie odwrotna, gdzie te flagi widać prawie na każdym roku. I tak stąd się wzięła inicjatywa, że przecież musimy zaakcentować ten wkład Polaków, Polonii, Amerykanów polskiego pochodzenia w rozwój tej dzielnicy, bo jest to wkład niezaprzeczalny, tak jak powiedział pan przewodniczący Matyszczyk. Nasza Unia Kredytowa jest bez wątpienia instytucją finansową, która najbardziej się przyczyniła do tak wspaniałego rozkwitu tej dzielnicy. Ale chodziło nam też o zaakcentowanie wkładu Polaków w rozwój demokracji, w rozwój gospodarki amerykańskiej przez setki już lat. Uważam, że pomysł jest bardzo dobry. Symbolicznie dwie flagi, polska i amerykańska. Mam nadzieję, że to będzie pewnym rodzajem wskaźnikiem na przyszłość, że Polska i Ameryka, Stany Zjednoczone, to są dwa bratnie narody w pewnym sensie. Mało tego, są sprzymierzone i będą wciąż wspierały się wzajemnie. I ta właśnie flaga polsko-amerykańska na przyszłość to jest symbol przyszłości dla Polski. Cieszę się, że tu mogłem być. Wiadomo, że będąc polskiego pochodzenia nie chcę stronić od wydarzeń związanych z polską społecznością, ale w ogóle jako zastępca komendanta dobrze jest mieć kontakt z instytucjami ważnymi w danej lokalizacji, a wiadomo, że Unia jest ważną instytucją dla Greenpointu, a ta ceremonia wniesienia polskiej i amerykańskiej flagi jest symbolem dla wkładu Polonii amerykańskiej dla dobrobytu Stanów Zjednoczonych, więc uważam, że to jest bardzo, to jest właśnie stosowne, żebym tu był i cieszę się, że mogłem w tym brać udział. Dla mnie to jest też na czasie, skoro tak jakby straciliśmy ten symbol na zbiorniku wodnym, który właściwie był chyba raczej nielegalny i nieoficjalny. Więc to akurat jest oficjalne i będzie, mam nadzieję, bardzo długo. My jako
klub motocyklowy Unknown Bikers, zrzeszamy zarówno Polaków, jak i Amerykanów i staramy się brać udział w większości imprez, które są organizowane przez Polonię. Moim celem też jest pokazanie Amerykanom, którzy są w naszym klubie, polskiej kultury. Chcemy pokazać, że Polacy też mogą robić różne rzeczy, że też są zgranym narodem.